Najlepsze czasy przed mistrzostwami miała Inga Kanicka, drugi akurat Maria Jarosińska, ale od początku. Ósmy tor Zuzanna Adamczewska, AZS Łódź. Na siódmym Oliwia Klare ze Stali Ostrów Wielkopolski. Inga Kanicka, jej koleżanka klubowa na szóstym, Klaudia Chrostek na piątym, Wilhelm Szewczyk Czerwionka, czwarty tor, Maria Jarosińska, MKL Toruń, Oliwia Zimoląg na torze trzecim, MKS MOSM Bytom, Natalia Marszewska na torze drugim, MKL Szczecin, no i na torze pierwszym z Iskry Wolsztyn, Oliwia Nowacka. Z dużym Q Zuzanna Adamczewska, Inga Kanicka z pierwszej grupy awansowały, Inga Kanicka miała 24,62, natomiast z grupy drugiej 24,66, 24,58 kolejno Oliwia Klary, Oliwia Zimoląg, w trzeciej grupie kwalifikacyjnej 24,44 Klaudii Chrostek i najlepszy czas w eliminacjach miała Maria Jarosińska, 24,23, która z tych zawodniczek stanie na podium, a zwłaszcza na tym najwyższym miejscu. Ruszamy i patrzymy, jak wystartowały. Bardzo mocno ruszyła od samego początku Oliwia Klary. Sięga jej wzrokiem Inga Kanicka, chce ją dogonić, ale pierwsza na ostatnie 100 metrów wyszła Maria Jarosińska i to ona prowadzi i dowiezie prawdopodobnie to prowadzenie do samego końca. Jeszcze tam próbuje Chrostek, jeszcze próbowała Inga Kanicka, ale nic z tego. Maria Jarosińska, mistrzynią Polski do lat 18 w biegu na 200 metrów z nową życiówką 24-14, nową życiówką dlatego, że no tak naprawdę wiatr graniczny sprzyjający 1,9 metra na sekundę. Maria Jarosińska pierwsza, drugie miejsce Klaudia Chrostek, srebro do złota można powiedzieć w jej przypadku, 24-33 Chrostek, brąz dla Ingi Kanickiej, 24-41, czwarte miejsce ostatecznie tutaj widzieliśmy na mecie Oliwie Zimoląg, w tym samym czasie zresztą Oliwia Klare, ale Zimoląg była o te tysięczne sekundy szybciej na mecie. Adamczewska, Marszewska, Nowacka na kolejnych miejscach.